Proszę o ciszę! Reszta drużyny. Nie wiem. Nie było ich na punkcie? Nie przyszli? Nie wiem, nikogo nie było. Gdzie jest pierwsza drużyna? Nie wiem. Tu! Stój! Pierwsza drużyna! Tu dowodź! Nie strzelają! Nie cię skoczy! Ale bo palili! To jest nie w porządku. To jest nie w porządku. Wow! Czerwone chmury się robią. Sytuacja wygląda następująco. Z przodu mogą być Niemcy. My mamy ich zatrzymać tylko na krótko. Z tyłu nasi budują barykadę. Uszy do góry, mogą wcale nie przyjąć. Plan działania. Ja obserwuję przez pole, a wy biegiem do kamienicy. Czynić to, co może się przydać na barykadę. Zrozumiano? Okay. Proszę Państwa, jak Państwo już widzieli, barykada została w całości opanowana przez powstańców. Ci powstańcy w tej chwili szukają bardzo ważnych rzeczy do fantastycznego funkcjonowania tej barykady, bardzo ważnych i istotnych. Proszę Państwa, radość w Warszawie w pierwszych dniach powstania była niesamowita. Szczególnie w Śródmieściu. To było wręcz olbrzymim zachwytem te parę chwil, w których można było wszędzie wywiesić biało-czerwone flagi, parę chwil, w których tak naprawdę po raz pierwszy Niemcy się cofali, kiedy każdy mógł chodzić z podniesioną do góry głową, ale niestety te chwile trwały stosunkowo krótko. Ja, proszę Państwa, naprawdę bardzo długo zastanawiałem się, czy stać nas na to, by powstanie warszawskie zamienić w coś w rodzaju strzelaniny od twórców. Nie chciałbym do tego dopuścić. Bo proszę Państwa, Państwo sami wiecie, że w pierwszym tygodniu powstania warszawskiego dwie olbrzymie dzielnice tego miasta, Wola i Ochota, dokonały tragedii. Spełniły tragedię, czyli rzeź. Rzeź była bardzo okrutna. Szczególnie jeśli chodzi o brygadę SS, te wielonarodowe, o których my mówimy, ukraińską, i tą jedną, z której żołnierze wychodzili bezpośrednio z więzień niemieckich jako kryminaliści. Proszę Państwa, ale jesteśmy w tych pierwszych dniach. Jest to naprawdę fantastyczna chwila, sympatyczna, miła, wszyscy się cieszą. Jak Państwo widzicie, dwie drużyny, które tutaj miały przybyć, przybyły, ale jedna w składzie dwie osoby, druga w składzie cztery. Tym niemniej nasi powstańcy zajęli tą barykadę. A ponieważ to są młodzi ludzie, to proszę Państwa, zobaczmy, co wynikło z tego przeszukania kamienic na styku tych dwóch ulic. Głośno.
mówcie głośno. Czarny, to dla ciebie! A po co mi ten fotel? Jak to po co? Do banki pójdzie się jak król na drogi. Na barykadę, reszta tu. Proszę Państwa, mamy fotel dla dowódcy. Proszę Państwa, cóż, wszystko mogło być potrzebne powstańcom w tym okresie. No, no oczywiście, tak jak w Wojsku Polskim, sytuacja jest taka, że dowódcę najbardziej chwalimy. Dowódca jest zawsze najważniejszy. Nasz dowódca, Czarny, jak Państwo widzicie, młody powstaniec, podchorąży, politechnika, marzą mu się studia. Proszę bardzo, jeden chce zostać nauczycielem. Kto im chce zostać, to Państwo zaraz się dowiecie. Ale otóż, proszę Państwa, Państwo sami doskonale o tym wiedzą. Ta najgłębsza i najbardziej trudna sytuacja w powstaniu to jest nic innego jak wyrżnięcie polskiej inteligencji. Proszę Państwa, w Warszawie zginęło 150 tysięcy cywilów. Mówi się też o 180. Naprawdę sporo powstańców. A wiecie Państwo, ile Niemców zginęło? 2000. 2000. Proszę Państwa, ale to nie jest tak, jak sobie mówią historycy, szczególnie ci młodzi, którzy atakują powstanie, że to był błąd. Naszej inteligencji jest sporo. Naszej polskiej młodzieży zawsze w każdym pokoleniu będzie dużo. I każdy z nas, kiedy trzeba będzie, to spełni swój obowiązek. A to, że Państwo tutaj przyszli tak licznie, to jest ta największa i najważniejsza wartość w tej chwili. Proszę Państwa, teraz ja muszę na chwilę wyjść, ale jak Państwo wiecie, proszę mi powiedzieć, jaki był pierwszy film powojenny? No proszę powiedzieć głośniej! Wobec tego, proszę Państwa, proszę bardzo, o harcerzach i o szarych szeregach. Bo powstanie warszawskie to również szare szeregi. Gdzie wicher wojnę niesie wiatr, tam za rogu w stu stoi harcerska szara brać, opaska biało-czerwona. Szare szeregi, szare szeregi, w szarych mundurach harcerska brać. Szare, szare szeregi, szeregi, szare szeregi, w szarych mundurach harcerska brać. Chwycił butelkę pełną benzynę, wybiegł na drogę z nią. Krzyknął do swoich: czuwaj, chłopaki! I zginął za biało-czerwoną. Szare szeregi, szare szeregi, w szarych mundurach harcerska brać. Choć miał zaledwie 10 lat, niestraszna to jest śmierć. Na barykadzie stał jak chwat z opaską biało-czerwoną. Szare szeregi, szare szeregi, w szarych mundurach harcerska brać. Szare, szare szeregi, szeregi, szare szeregi, w szarych mundurach harcerska brać. Tam, gdzie były szare szeregi, tam, gdzie byli młodzi ludzie, tam była miłość. Tę piosenkę, tę jedyną, poproszę o pomoc. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może tak, że jest w rozterce. Brawo! Zakochane czyjeś serce,
Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Z młodej piersi się wyrwało z wielkim bólu i rozterce i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może tak, że jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może tak, że jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Brawo, proszę państwa. Dla państwa. Proszę państwa, nie ma nigdy niczego tak bardziej wspaniałego jak piosenki. Piosenki z powstania warszawskiego są naprawdę piękne i wzruszające. Proszę państwa, to co wyróżnia tak mądrze to powstanie, ale jednocześnie tak trochę szokująco, to młodzież w tym powstaniu. A jeżeli mówimy o młodzieży, to oczywiście mówimy o tych wspaniałych i cudownych dziewczynach i chłopakach z szarych szeregów. Oni razem tworzyli sieć konspiracyjną, razem poszli do powstania, no i razem z tego powstania wyszli. Jedni do Panteonu Bohaterów Narodowych, a drudzy w życie. I ciągnęli ten taki mit harcerza Polaka przez wiele, wiele lat, aż doszedł do tej pory. Nie wiem, czy państwo kiedykolwiek oglądaliście kroniki filmowe z powstania warszawskiego. Najbardziej wzruszająca jest opowieść o małym harcerzu z harcerskiej poczty polowej. Z harcerskiej poczty polowej. Dokładnie o takich 7, 10, 12 latkach, którzy przenosili i meldunki, i przede wszystkim całą pocztę w powstaniu. W tej chwili spróbujemy odtworzyć taką sytuację. Chcecie, abym przeczytał wam na głos? Kochany syneczku, kiedy dzisiaj się ze mną żegnałeś, bardzo mocno ciebie przytuliłam. Wiedziałam już wtedy, gdzie idziesz i dlaczego. Serce moje, jak serce każdej matki, krwawi. Ale wiem, że spełnisz obowiązek wobec własnej ojczyzny godnie.
tak godnie, jak twój ojciec, dziad i pradziad. Albowiem oddanie krwi i własnego życia dla ojczyzny to obowiązek każdego Polaka. Ty jednak masz wygrać i żyć. Modlę się już teraz o to do najświętszej naszej patronki. Pamiętaj, że kocham ciebie bardzo. I synu, jeżeli możesz, noś te wełniane skarpety i odżywiaj się regularnie. Pozdrów kolegów i wygraj życie. Przepędź Niemców i wracaj do mnie. Twoja mama. Deszcz się w złoto oleje, smugowaty. Szyby krzyczą kroplami uderzeń. Chodnikowe poszarzałe kraty. Ciemną smugą deszczu błotnych zwierzeń. I drzew czarnych ręce, krzyżowane na smużasty perliny deszczu. Zaciek skroplociskiem się zwarły łuskrane. Z ścianą wody w stu srebrnej zaplecie. Wypryskami skałyżastych kręgów. Światy istot wyrzucone w górę. W drogę mleczną, w długą białą wstęgę, przebiegają tęczowatym sznurem. Wiatr, żylasty łomoce pięściami, wiatr wyrywa pędem okna z zawias, woła, ciągnie nas, ukryty w domach, nas litery, zamykane w nawias, rozmiotane pełnymi garściami, przeciętymi huraganom, różą. Pędzą, pędzą, słowa niespełnione, myśli moje, obłąkane burzą. Proszę Państwa, pierwszy raz zbudowaliśmy barykadę, więc naprawdę przepraszam za to, że mamy takie słabe nagłośnienie. Postaramy się zrobić coś w tym następnym roku. Panie Prezydencie, prawda? Proszę Państwa, jak widzę, piosenki stanowią najwspanialsze tło tej naszej tutaj uroczystości. Bo wszyscy Państwo je znają. No cóż, proszę Państwa, to jest dokładnie tak jak ze mną i z moją żoną. Ja jestem ten brzydszy, więc nieciekawszy. Proszę bardzo, proszę dalej, śpiewamy piosenki. Proszę Państwa, jeżeli Państwo potrafią, to też proszę śpiewać, dobrze? Nie mogło tej piosenki dzisiaj zabraknąć. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, bronią jej chłopcy od parasola, a na tygrysy mają wisy. To warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. A gdy cię trafi kula jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Wiara się bije, wiara śpiewa, Niemcy się złoszczą, krew ich zalewa. Różnych sposobów się i mają, co chwilę szafę nam sesuwają, hej.
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Brawo, proszę Państwa. Czy my będziemy mieli jeszcze jedną piosenkę? Proszę Państwa, wobec tego ja pozwolę sobie już stanąć z tej strony, bo jak Państwo wiecie, 63 dni powstania to nie tylko i wyłącznie ten wspaniały festiwal cudownej niepodległości. To nie tylko biało-czerwone na wszystkich ulicach Warszawy, ale to także i cierpienie, przede wszystkim cierpienie ludności cywilnej, potem żołnierzy. Ci, którzy najbardziej cierpią, to oczywiście dzieci. Proszę Państwa, tworząc ten bardzo krótki przecież spektakl akurat dzisiejszego dnia, chciałem Państwu pokazać, zainscenizować taką naprawdę tragiczną sytuację. Proszę Państwa, i właśnie doszliśmy do tego momentu, kiedy ona nastąpi. Jeżeli Państwo kiedykolwiek oglądaliście te filmy, przede wszystkim dokumentalne związane z Powstaniem Warszawskim, to jest tam tak niesamowita scena, taka przerażająca, okrutna, ale stanowiąca taki sens cierpienia, sens patriotyzmu, no i sens wojny. My w tym momencie taką scenę pokażemy. Proszę Państwa, zaczyna się ta scena. Proszę o ciszę. Proszę Państwa, miałem teraz powiedzieć hymn, ale nie powiem. Potraktujcie, że powiedziałem. Dzięki serdeczne. Zapraszam wszystkich odtwórców.
Chodźcie dzieci tutaj do mnie. Proszę Państwa, to nie wszystko. Proszę Państwa, ponieważ to taki piknik rodzinny niejako, bo jest tu i moja mamusia, ale nie pokażemy, która, to niech, proszę bardzo, moja żona teraz coś chce powiedzieć. Proszę Państwa, 1 sierpnia, to tak jak mówiłam, to też udział harcerzy. Harcerzy, których tutaj dzisiaj nie ma. Ja akurat tak się składa, że wywodzę się, dziękuję paniom, które tutaj pięknie śpiewają. Mąż poprosił mnie w ostatniej chwili, także wcale nie byłam przygotowana, ale jeszcze raz dla harcerzy, dla tych, którzy zginęli, którzy nie żyją. Harcerze, których głosy na ustach zamierały, harcerki, którym wojnę zabrał wojny czas. Jak ptaki po przestworzach lasu szybowały i wracały jak uśpione bez nadziei głaz. Wysłuchani, wyśpiewani, wybawieni, siądźcie wszyscy do ogniska mego stóp. Chcę powiedzieć wam o tamtej złej jesieni, z której wyszedł dziś harcerski leśny grób. Mieli myśli rozczochrane jak my dzisiaj i uśmiechy te harcerskie mieli też, lecz stanęli w pogotowiu, gdy padł wystrzał i bronili tej największej z wielu wież. Harcerze, których głosy na ustach zamierały, harcerki, którym wojny zabrał wojny czas. Jak ptaki po przestworzach lasu szybowały i spadały jak uśpione bez nadziei głaz. W imieniu odtwórców historycznych, rzeczywiście mojego męża i wszystkim Państwu, którzy nam pomagali, bardzo dziękujemy za pomoc.